Mariusz Marczak, zwycięski dzisiaj po spotkaniu z Mokitymi. Raciąż, Mariusz, no uśmiechnij się do nas, no jesteś naszym najlepszym asystentem. No i też wielu kibiców pewnie się zastanawia, jak stan uzemnienia po tym ciosie rywala dzisiaj. Znaczy ja już dostałem chyba w okolicy skroni bardziej niż zęby. No ale nie wiem, dlaczego sędzia nie widział tego uderzenia na mnie. Ewidentna czerwona kartka, a tak naprawdę ja dostałem żółtą kartkę, więc troszeczkę niezrozumiała sytuacja. Ale są szanse, żeby się odwołać od tej kartki, sztab będzie interweniował, jak sądzisz? Podobno dostałem za prowokację kartkę, więc nie sądzę, że można by... Ale ja mam drugą kartkę dopiero żółtą, więc ja nie dostaję tych kartek co mecz, więc myślę, że dałbym radę do końca sezonu bez karty grać spokojnie. Krystian Pieczera przyznał dzisiaj, że byłeś najlepszym piłkarzem 50. Dziękuję, Krystian. 59. asysta. No słuchaj, no, staram się grać jak najlepiej, tak? No, co ja poradzę, że gdzieś tam widzę tych naszych tutaj chłopaków lepiej ustawionych, no i no daj z siebie maksa, tak? Daj z siebie maksa, daj drużynie to, co mam najlepsze, a w tym wypadku te asysty, prawda? Ale kiedy zacznę strzelać bramki? No właśnie, no kiedy zacznę. No najważniejsze, że wygrywamy, tak? No dzisiaj mogłem strzelić 2-3 bramki, ale no, brakuje mi tej pewności widocznie. No nic, nieważne, ważne, że wygrywamy i to się liczy, tak? Punktuję praktycznie też co mecz, gdzieś tam mam udziały przy bramkach i to jest dla mnie najważniejsze. Gdzieś tam moje te indywidualne statystyki idą w górę, i czy to bramka, czy jest asysta. Asysta mnie cieszy podwójnie tak naprawdę niż bramka. Piotr Kretarz zabiera ci już powoli piłkę podczas treningów? Jeszcze się nie zbliża. Ale dajmy mu czas. Piotrek jest dobrym zawodnikiem i potrafi dobrze wykonywać te stałe fragmenty gry. Dajmy mu czas i myślę, że to będzie bardzo duże wzmocnienie nasze. Zapytam jeszcze o młodego waszego pomocnika, Mariusza Wierzbowskiego. Lepiej się gra z nim od początku, czy jednak wchodzi na podmęczone gry? Gdzieś tam Mariusz jest bardzo, jak na młody wiek, bardzo dobrym zawodnikiem. Jego umiejętności piłkarskie, techniczne są na bardzo wysokim poziomie. Dajmy mu czas jeszcze, tak? On dopiero wchodzi w tę drużynę, jeżeli poczuje troszeczkę pewności. A myślę, że te dwa mecze ze Świtem i z Kozienicami dały mu tę pewność, już to widać. I myślę, że będzie z chłopaka duży pożytek jeszcze. Zaczął sobie już do tej stronki jeździć. Tak, wziąłem go po meczu, ale tam powiedziałem mu, żeby nie wychodził nigdzie wieczorem do miasta, bo będę krążył po ostrołęckich pubach, także będę patrzył na niego, czy gdzieś wychodzi. Także nie no, to chłopak jest ułożony, grzeczny, więc myślę, że takie rzeczy mu nie w głowie. A drugi, że tak powiem, młodszy kolega, który dzisiaj wszedł, No tak, mamy młodych chłopaków zdolnych. Powoli dostają swoją szansę i spokojnie, no popatrzymy dalej, co się będzie działo, tak? Znaczy nie, pytam tylko, czy tort już był dmuchany? Tak, tort już był wczoraj, zjedliśmy dużo glutenu i węglowodanów, także podziało to na nas dzisiaj bardzo pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.